Hej moi drodzy, witam Was w drugim odcinku z naszego wyzwania biznesowego z czwartego już sezonu, gdzie rozkręcamy sklep z zabawkami, bo mamy bardzo deszczowy dzień. Otwieramy już nasz biznes. Mamy czwarty poziom na razie. Znaczy w sumie to już czwarty poziom, bo jak na pierwszy odcinek cztery poziomy, to jest dobry wynik. To może będzie tak jak z galerią, żeby tam tylko cztery odcinki. Zobaczymy. No i jesteśmy znowu na minusie. Tak jest. Bo uzupełniliśmy towar. Zobaczymy jak będzie. Chowaj się do domu, bo jeszcze cię piorun trzaśnie albo coś. Nie do domu, tylko do sklepu. Tak. Ola! Tak, mój entuzjazm na widok Oli zawsze będzie taki sam. Po prostu to jest nasza chyba pierwsza pracownica i po prostu mnie zachwyca. Czekam cały czas na jakiegoś dziennikarza. Ta burza mi tu potrzebna, naprawdę. Odbierać telefony i nie więcej. Mogłoby przestać padać, to by mi się tak gra nie ścinała. Ona tu przyszła kupować, czy wejść do niej. Uuu, 394, kurde! Gdzie żeś polazła, Grażyna? Mam taką nadzieję. Patrzcie. Chcesz to kupić, koleś? Ona tu chce kupić to. Kupiła to. OMG, kupiła to. Tak. Boże, to jest moja ukochana, ulubiona klientka Iwonka. Iwonka, jesteś super. I ją też ubierałam, jak widzicie, w moim sklepie. Kocham tych klientów, są cudowni. To moi najlepsi klienci.
Babci? Jasio, patrz. Chcę. Jezus, co oni mi tak rozdają te wszystkie rzeczy? Co ona tam dostała w ogóle? Nie, komputer to mieliśmy. Telewizor i taki... Ja cię... Dobra, bo teraz sobie urządzisz chatę, bo... Też masz nieurządzoną jeszcze. Czy mieszka w tym samym domu, ale... Wiecie, że robiłam porządek z modami i... Muszę jej tam zrobić remont. Bo się pozmieniały meble i tak dalej. I brzydko to wygląda. Nareszcie przestało padać. Coś miałem sprawdzić, ale już zapomniałem co. Może zobaczymy sobie, ile nam gwiazdek brakuje. 6. O, ktoś tutaj... Muszę też patrzeć, czy na dworze nikogo nie ma, bo wiecie. Wystawiłam na dwór różne rzeczy, a nie pilnuję. O nie, proszę mi przepuścić ją do kasy. Słyszysz, Bogusław? Suń dupę. Boże, jak ona mi rzuci tą torbą, to jak ja usunę cię jak... No, dobra. Dobra, stoi przy kasie. Koniec paniki. 2600! Jej! Patrzcie, ta siedzi na kiblu i jej gwiazdki rosną. Spoko. Chyba jest zadowolona z naszego kibelka. No da, dobry kibel. Dobry kibel, nie jest zły, nie? Cieszę się, że nawet siedzenie na naszej toalecie sprawia, że nasi klienci są zadowoleni. No dalej, dalej, dalej! Już ci pokazuję, koleś, gdzie jest to. To jest na dworze. Jakbyś wchodził i się rozejrzał, to byś widział, gałoniu. Noż i zablokowała mi wyjście. No, co za... Ale zobaczył. Nie udopełni, tylko przyjmij. Spoko. Stoi i czeka przed pustą kasą i mu gwiazdka rośnie. Czy jest zadowolony? Ja... Mi się podobają tacy klienci. Naprawdę, ja nie mam nic przeciwko. Nie sądziłam, że będzie mi tak dobrze szło, powiem wam szczerze, bo... Po tym, jak Beata straciła wszystkie swoje umiejętności i tak dalej, to... Naprawdę nie przypuszczałam, że będzie nam szło dobrze. Chcę go przycisnąć, bo to jest drogie. O, już kupił. Aha, już myślałam, że ona chce na mnie krzyczeć, bo miała jakąś dziwną ikonkę nad głową. Ale w sumie nie wiem, co to było. Mam wrażenie, że coś z tymi filmami jest nie tak, bo oni są bardzo zadowoleni. Nie narzekają, że stoją w kolejce, ani nic. Trochę mnie to tak dziwi. No nie wiem, nie macie wrażenia, że coś z nimi jest nie tak? Albo ja po prostu wymyślam. O dobra, ten jest niezadowolony, więc chyba jest okej. Dobra, zamykamy. Nie, nie zamykamy, bo dwie gwiazdki, więc... nie ma tak. Ja chcę mieć te gwiazdki, bo nie lubię zostawiać tak...
jak tak mało mi brakuje. Wiem, że jeszcze mamy kolejny dzień, ale wiecie, kolejnego dnia możemy zdobyć kolejną rangę, więc... No i proszę. Teraz możemy się zamykać. No pokaż mu te zamki dla lalek. Przyjmij pieniążki. Ona już nie chce. Dobra, kochani, Beata zostaje jak zwykle uzupełnić towar, a my się widzimy kolejnego dnia, czyli zaraz tam zwracam. I jesteśmy, moi drodzy, na kolejnego dnia i znowu cholera jasna, deszcz pada. Po prostu ja nie wiem, co jest z tą pogodą. Mamy wiosnę, powinno świecić słoneczko, ptaszki powinny ćwierkać, a to deszcz. No nic nie poradzimy, tak to już jest. Idą ludzie, idą ludzie. Gdzieś tam leziesz, Beacisko. Wracaj tu z powrotem. Nie ma tu czasu. Co byś chciała? Kupić parcelę powierzchni i prowadzić przedsiębiorstwo? No to da znaczyć to, bo się nie zapowiada, żeby dziennikarz miał do nas przyjść i napisać artykuł. Idzie Jan Kret! Pamiętacie Jana Kreta? On był naszym friends. Facetem w czerni. Tak, ja to mówię, jakby tej serii nie było, nie wiadomo ile. No po prostu ja tyle właśnie się męczyłam z Beatą, że dla mnie to jest naprawdę... kupa czasu, ile ja... próbowałam montować. To ktoś tu się troszeczkę roztył. Nie, żeby coś. Tato się ze wszystkimi tylko wita. Ale będę miała montowania przez te ścinki. Czasem tak jakoś źle stanął coś ten i właśnie trzeba zrezygnować. Może te są coś takie. No już ci pokazuję. Stójże. Jezus, nareszcie przestało padać. Bryluj, towarzysko. Kurczę, co oni takie mówią? Nie wiem, zadziwia mnie to naprawdę. Chyba on taki teraz chciał, żebym pokazać kawałek.
Who's your daddy? Loves a bush. Eva. Lipsha. Dawaj, Beata. Spinamy się. 9 gwiazdek. 6 poziom dzisiaj. Te się tam wybawią, to może też coś kupią zaraz z tego szczęścia. Szkoda właśnie tych huśtawek nie można sprzedawać. Nie wiem czemu. Wszystko inne z tego placu można, a huśtawek nie. Więc nie wiem. Kto mi się tu kłóci? Hello? Patrzcie jeno. Awantura pod sklepem. Okej. Dodatkowa dla zachęty. To może wezmę to, odznaczę. Niech się wybawiam na tym całym czasie i tak tego nie lepiej. Będę taka miła dla nich, nie? Nie się bawię. Takie szaleństwo. No, co z tym gestem, jak to zwykle. Cztery gwiazdy, nie podoba mi się to.
już jest na boku, tutaj mam roboty. Tu. Przyjmuj te pieniądze! Beata! Jezus Maria! Już się zaczyna. Spokojnie zamykać. Mamy... O, proszę bardzo. To teraz... Chyba w motywację. No. Super. No, nareszcie. Co, będziemy kończyć, moi drodzy? Batka jeszcze przyjmie kasę ostatnią. Ktoś tu gubi się, widzę. O, jesteśmy na plusie. Fajnie. Super. Fantastycznie. Dobra. No to by było na tyle, moi drodzy. Mamy w końcu szósty poziom, czyli przewiduję, że jeszcze dwa odcinki i będzie kolejny biznes. Zróbmy Beacie zdjęcie. Na koniec odcinka.